Witam. W dzisiejszym odcinku coś ciekawego, coś nietypowego i coś, o co gdybym dostawał dychę za każdy raz, kiedy prosiliście, to pewnie miałbym już niezłą furę, czyli świniak. Tak, w końcu będziemy nagrywali świniaka. Niestety nie zdążył on nam przyjść, jak kręciliśmy rozpierduchę, ale mamy teraz. Najbardziej klasyczny z klasyki świniaka, czyli M249 z wersji krótkiej z kolbą para, czyli składaną. Kawał bydlęcia. Stąd popularna nazwa świniak. Classic Army, a więc bardzo fajny, niechiński. I tu macie pokrowiec. Classic Army daje pokrowiec. Chyba bardziej, żeby w tym pokrowcu wrzucić w inny pokrowiec, albo do fury, bo raczej chodzenie z tym byłoby mało praktyczne. Chociaż lepsze to niż nic, zwłaszcza jak dają za darmo. Tu macie świetną instrukcję, czego nie robić z baterią. To musimy to pokazać, Patyku. To jest tak unikatowe. Musi leżakować i nie może... Prestiżowe. Ale czekaj, bo my ostatnio strzelaliśmy do baterii. Ale bo nie widzieliśmy tej ulotki. Tak. Jak się do niej strzela, to ona płacze. Nasza bardziej się dymiła. Tak, tu są różne typy baterii. I to jest jak... Że ta mija tak, a nie odwrotnie, a to chyba każdy wie. A jak nie wie, to się dowie z tej ulotki. Co ciekawe, jest to wszystko opisane, ale tu w komplecie nie ma batki żadnej. Nie ma. To mówią o smutnych bateriach bez baterii. Tak, tu jest instrukcja. Taka klasyczna. Ale tu rzeczywiście macie sporo informacji, ponieważ ta replika trochę inaczej się, że tak powiem, dostaje do baterii, trochę inaczej się pewne rzeczy zdejmuje. Ja to Wam oczywiście pokażę, natomiast w tej instrukcji, rzeczywiście ta instrukcja ma sens może w ten sposób, bo tu trochę inaczej działają pewne rzeczy niż w takich klasycznych replikach. I teraz ciekawostka, w komplecie mamy high cap, klasyczny high cap do rodziny M4 AR-15 o pojemności około 300 kulek. W komplecie nie dostajemy boksa. Świniak przychodzi tylko z takim magazynkiem. Zaraz jeszcze do tego wrócimy, tylko wyszarpię świniaka ze steropianu. A mały i lekki to on nie jest. Dobra, to jeszcze oczywiście mamy wycior. A teraz to wszystko odkładam. Paziu zabierze. No i teraz tak, powiem Wam, czego tu nie ma. Tutaj zazwyczaj wpinamy boksa. Czyli taki duży magazynek podkręcany elektrycznie na 2 czy tam 4000 kulek. Niestety tutaj musimy dokupić sobie go oddzielnie, a nam jakby boksy jeszcze nie przyszły. Więc postanowiliśmy Wam pokazać bez boksa. Awaryjnym zasilaniem są magazynki z rodziny AR-15. Jezus, co to jest? I teraz tak, najpierw, żeby w ogóle Wam to pokazać, to rozłożymy dwójnóg. Trzeba go nacisnąć, wyjąć i puścić. Rozłoży się nam sam w jakiejś pozycji. W tej będzie chyba najpraktyczniejszy. Więc tak, jak widzicie, świniak jest duży, stąd prawdopodobnie nazwa. Jest to replika amerykańskiego karabinu wsparcia, a więc czegoś, co raczej się używa, stawiając go w, nie wiem, w oknie, na worach z piaskiem. No, chociaż niektórzy z tym biegają, chodzą i używają tego karabinu szturmowego. No, ale to naprawdę trzeba lubić. Podobnie jest w airsoftie. W airsoftie oczywiście jest to lżejsze niż oryginał. No i nie mamy takiego zapasu amunicji, ponieważ normalnie, wiecie, boks, który nawet ma 4000 kulek, waży mniej niż kilka taśm z amunicją. A przy tej szybkostrzelności oryginału te taśmy na długo nie wystarczają, więc jest raczej karabin wsparcia, czy gdzieś, gdzie możemy się z nim na spokojnie uwalić, rzucić kilka skrzynek zapasowych z amunicją, mieć drugą osobę, która nam będzie tą amunicję obsługiwała, nie wiem, lufy do wymiany, jak już te nam będą dymić. Stąd jest właśnie ten chwyt tutaj. I to nie jest chwyt transportowy, od razu mówię. To jest w oryginale lufa od dużej szybkostrzelności bardzo szybko się grzeje i trzeba czasami ją wymienić. Więc nie bardzo da się to zrobić rękami, bo byśmy sobie je spalili. Nie ma za bardzo możliwości, albo przynajmniej jest to niewygodne, noszenia specjalnych narzędzi, rękawic, więc w oryginale są takie chwyty, które są przyczepione do lufy. Tak, żeby za ten chwyt, trzymając tą lufę, zdjąć, założyć następną. Więc pamiętajcie, że to nie jest chwyt transportowy. Jak będziecie nosili waszego świniaka za ten uchwyt, to bardzo szybko on się uływie. Nie jest do tego przystosowany. Dobra, lećmy dalej. Jest to kawał kloca. Będziemy to jeszcze oczywiście ważyć, ale no powiem tak, mi chyba by się nie chciało z tym biegać na strzelankach. Siedzieć gdzieś na pozycji spoko, ale biegać byłbym za leniwy. Ale są osoby, które lubią, biegają, no i jakby szacun dla nich. Ja jestem za leniwy. Cóż tu mamy? Mamy tutaj kolbę. Kolba jest składana. Odciągamy ją, znaczy wysuwamy. Lekko odciągamy i przesuwamy w ten sposób. Mamy tutaj jeszcze rozkładaną stopkę. Już tak śledziącą. I generalnie w ten sposób możemy sobie gdzieś tam się przyczaić, posiedzieć sobie w oknie, czy na pozycji, czy broniąc gdzieś tam wejścia. No i dysponujemy bardzo dużą siłą ognia, bardzo dużym zapasem kulek. Możemy też dysponować dużą mocą, bo ona jest tutaj łatwo regulowana, ale pamiętajcie, że to z założenia jest karabin wsparcia i on działa na trochę innych zasadach na strzelankach. No, nie wejdziecie raczej na CQB z czymś takim, z tego też względu, że nie ma tutaj ognia pojedynczego. Z drugiej strony plus jest taki, że zazwyczaj w grach, w scenariuszach broń wsparcia ma większy limit amunicji. Jeżeli gramy na grach, gdzie każdy ma limit amunicji, no to zawsze przy broni wsparcia ten limit jest większy. Przez to właśnie, że jest to wielkie, ciężkie i trochę mniej mobilne. No i nie chce się tak biegać z nim. Co do samego karabinu. Tak jak już wam pokazałem. Kolba, chwyt pistoletowy i tutaj nie ma selektora ognia. Jest tylko save i fire. Czyli mamy taki przycisk, który trzeba przesunąć z jednej w drugą pozycję. Z tej strony, nie będę tym majtał, widać taką czerwoną gumkę. Jak widać czerwoną, to znaczy, że niebezpieczeństwo i możemy strzelać. Jak nie widać, to spust zablokowany. Nie ma selektora ognia, ponieważ nie ma to ognia pojedynczego. To jest świniak do walenia seriami. Tu się nie strzela pojedynczo. Ewentualnie jak chcecie pojedynczo, to zwykłym, krótkim ściągnięciem spustu. W środku mamy bardzo specyficzny gearbox, zrobiony właśnie do świniaka. Gearbox specjalny tak zwany. I generalnie jest to gearbox, w którym możemy dość szybko wymienić sprężynę, szybko go wyciągnąć i ten gearbox to jest jakby jedna część. Silnik jest pod nim, to wszystko jest w jednej spójnej, powiedzmy takiej kostce. Jest to gearbox dość pancerny, on wytrzymuje naprawdę spore sprężyny, więc możemy świniaka ustawić na naprawdę dużą moc. Tylko pytanie, po co? Mamy tutaj strasznie dużą szybkostrzelność, bardzo duży zapas kulek, więc jeżeli jeszcze ustawimy dużą moc, no to to już jest dobre narzędzie, żeby zrobić komuś naprawdę poważną krzywdę. Jeżeli nie zamierzamy komuś przeorać twarzy, nie wiem, zrobić dziury, no to przy tej szybkostrzelności i zapasie kulek myślę, że nie ma sensu stawiać mocy tutaj jakiejś szczególnie dużej, bo to nie o moc chodzi w świniaku, tylko po prostu ilość kulek, którymi zasypujemy przeciwnika. Przyrządy celownicze regulowane w każdą stronę. Mamy też szynę RIS, możemy sobie zamontować inne przyrządy. Natomiast przy ogniu ciągłym, przy waleniu tym jako karabinu wsparcia nie do końca, myślę, jest sens. No, lunety na tym to chyba nie ma kompletnie sensu ładować. Może jakiś kolimator, ale to też raczej dla zasady i żeby fajnie wyglądał. Dalej, z przodu mamy korpus, znaczy front grip wykonany z tworzywa, w którym chowa się dwójnóg. Oczywiście możemy sobie dokupić wersję z szynami RIS, pokrywę z szynami RIS albo całość. Nie do końca też wiem po co, bo chyba latarek i sprzętu innego nie będziemy tu montować, bo to, no chyba że ktoś chce z tym biegać, to wtedy rzeczywiście może front jakiś z uchwytem przednim będzie wskazany, z tym, że wtedy nie bardzo złożymy dwójnóg, może będziemy dwójnóg składać do przodu albo po prostu biegać bez dwójnogu. Opcji jest dużo, kto co sobie kupi i zamontuje, to już jakby jego brocha. Natomiast można naprawdę kupę części kupić, frontów, dłuższych luf, risów, chwytów skośnych, takich, gdzie możemy trzymać skosem, a mamy na dole nadal składany dwójnóg. Naprawdę jest tego masa. Dobra, przejdźmy do samego gearboxa. Tutaj mamy dźwignię przeładowania, która właściwie nam się odciąga, ale niekoniecznie nam do czegokolwiek służy. Żeby dostać się do hopka, tutaj ściskamy takie dwa dzyndzle i otwieramy sobie całą klapę. I teraz tak, pokażę Wam regulację hopka. To jest to pokrętło. Samą komorę bardzo łatwo i szybko wyjmujemy. Tu widzicie to coś, to jest ten gearbox. Komory i zespół lufy wyjmujemy bardzo szybko. Zaraz to też Wam pokażę. Staram się, żeby stało to w miarę stabilnie. Więc ściągamy, to jest na takich dzyndzlach, sobie górną część. I teraz tak, tu mamy dźwignię, którą naciskamy i to nam zwalnia lufę zewnętrzną. I za ten chwyt tą lufę sobie wyciągamy. Wyciągamy lufę zewnętrzną wraz z lufą wewnętrzną. Zobaczcie, to jest dość specyficzna komora hop-up. Musimy pamiętać, żeby ją dobrze zamontować. Lufy można również sobie dokupić dłuższe, krótsze, czy przedłużać ją. Zakładanie tłumika do świniaka to byłoby dopiero ciekawe. I ok, mamy zdjętą lufę. Zobaczcie, tu jest miejsce na batkę. Miejsca niby jest sporo, ale jak na świniaka to wcale nie aż tak dużo. Paziu. O Jezu, serio? 850? Mniejszych nie mamy? Mamy większe. No dobrze, Paziu chciał być pewny, że batka się zmieści. Myślę, że będzie jeszcze latać w środku. No tutaj przynajmniej nie będzie problemu z chowaniem wszystkich bebechów. Dobra, mamy zamontowaną baterię o ogromnej mocy, znaczy ogromnej pojemności. Dobra, i teraz chyba dla bezpieczeństwa najpierw komorę hop-up włożę, żeby było wiadomo, że jest dobrą stroną. I dopiero potem lufę. Zaskoczyła blokadka, więc lufa jest na miejscu. Teraz zamykamy pokrywę. Tutaj możemy po prostu jebnąć, ale ja to chcę zrobić trochę bardziej subtelnie, żeby nie porysować lufy. Ale na koniec trzeba jebnąć jednak. Dobra, sprawdźmy, czy działa. I to jest właśnie power of świniak. Dobra, słuchajcie, większość rzeczy omówionych. Pozostaje podpiąć magazynek i postrzelać. Tylko teraz tak, nie mamy boksa. Normalnie tu podpinamy boks i taką końcówkę ładujemy tutaj w gniazdo magazynka. My tego nie mamy, więc podłączymy zwykły magazynek. Tylko że sami słyszeliście, szybkostrzelność jest masakryczna, natomiast ten magazynek ma tylko 300 kulek. Podepniemy więc magazynek High Cap przedłużony o pojemności 500 kulek. Powinien starczyć na trochę dłużej. a potem pokażemy Wam, jak bardzo bez sensu jest strzelanie z midów, mając świniaka. Oczywiście boks jest na 2 albo 4000 kulek, są różne wielkości te boksy i ma elektryczne podkręcanie, więc czasami nawet sound controlem, czyli wykrywa puste strzały i na bieżąco podkręca, więc wtedy te serie mogą być dużo dłuższe. Dobra, spróbujemy z podpórki. Zobaczcie jeszcze, jak to wygląda. Nie wygląda to na najwygodniejszy karabin. No ale dobra, załóżmy, że siedzimy sobie na pozycji i po prostu tłuczemy do naszych wrogów. No i podkręcenie kulek się skończyło. Kto by pomyślał, ale sami słyszycie, szybkostrzelność jest po prostu masakryczna. Już tu niewiele zostało w tym magazynku. Można oczywiście kozaczyć i strzelać z łapy. No ale to już jakby jest po kulkach. Dobra, paził podładuje. A ja w tym czasie pokażę Wam, to jest MIT, 140 kulek. I zobaczymy, jak szybko pójdzie. No to już. Tak więc widzicie, że nie ma to trochę sensu, używanie midów. Tutaj już raczej tylko high-capy. Dobra, a zobaczmy jeszcze, czy w ogóle wlezie. No to dosypać było. Dobra, dobra. Pokaż to, cóż. Mam jeszcze takiego boksa. To jest boks do zwykłej jemki. Ale żeby było śmieszniej. Pasi. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Nie no, do noszenia to nie jest zbyt wygodne. Ale gdybyśmy mieli, że tak powiem, siedzieć na pozycji, to mamy elektryczne podkręcanie kulek i nie mieli zwykłego boksa, to w sumie może to i debilnie wygląda, ale jak ogarniemy sobie taki, no to pewnie nawet będzie to działać. A tu jest, ile jest? 1000? 1500. No więc jakby można sobie rozwiązać sprawę i w ten sposób. Czymś takim. Dobra, spróbujmy podkręcone na maksa. Długo już nie postrzelamy przy tej szybkostrzelności, ale spróbujemy zrobić wersję krótką. Taką zupełnie do strzelania z łapy. Czyli jak ktoś chce pokozaczyć i być Rambo, celowanie tu nie ma zbyt wielkiego sensu. Macie taką siłę ognia, że celowanie można sobie darować. Strzelałem po prostu do przodu, tam gdzie mniej więcej ktoś będzie. Dobra, słuchajcie, będę próbował zmierzyć FPS-y świniaczka. Natomiast nie ma ognia pojedynczego, ma strasznie czuły spust i zajebistą szybkostrzelność, więc nie wiem, czy to wyjdzie na singlu. A dlatego też rzuciliśmy na chrono, żeby było widać szybkostrzelność. Spróbuję pyknąć pojedynczy strzał. No nie wyszło. 417 FPS-ów. Spróbuję jeszcze raz. Też nie wyszło. 420. No to walniemy na auto. 418 FPS-ów średnia. I 1463 strzały na minutę. No, to całkiem nieźle. W ogóle świniak jest zajebisty. No to teraz jedziemy na grubo. Zobaczymy, ile waży świnia. Jak na skop żywca przystało. Prawie 6,5 kg. A dorzućmy do tego batkę i kulki. Siódemeczka wyjdzie. Tak więc jak ktoś chce być softowym Rambo, chociaż jest też M60, więc jakby trochę bardziej będzie Rambo, no ale takim współczesnym airsoftowym Rambo, albo lubi dźwigać, albo nie chce mu się nosić magazynków, za to mógłby pobiegać ze świniakiem i boksem na 4000 kulek. Albo ktoś jest leniwy i lubi sobie posiedzieć, nie wiem, w oknie albo na pozycji, albo tak po prostu stacjonarnie i siać kompozytem i być prawie nie do ruszenia, to polecamy świniaka. Naprawdę, jeżeli chodzi o rozpierduchę, no to przebija go chyba tylko mikrogan. Po więcej szczegółów i cenę zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie minęły Was żadne nasze nowości.